Moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, ponownie witam was w Darkwood. Dobra kochani, co my tam sobie ostatnio robiliśmy? Mamy godzinę już 15, więc zbytnio sobie teraz już nie poeksplorujemy, ale... Ole. Wiecie co, zrobilibyśmy sobie jakiś koktajl Molotowa przy okazji, bo zaraz będzie noc. A myślę, że nam się to może dosyć mocno przydać. Mamy łopatę, mamy dwa magazynki, trzy wytrychy, deskę z gwoździami. Ta śrutówka... Fajna, ale amunicja do niej no jest dosyć taka ciężka do znalezienia. Więc tak, bierzemy złom, idziemy zobaczyć ile mamy w baku generatora. Na jedną nas jeszcze starczy, tak mi się wydaje przynajmniej. I tak, gdzie będziemy teraz szli następnej nocy? Ja już to puszczę. Dostaliśmy zadanie ostatnio. Może by to przydajmy, bo ja się ostatnio spieszyłem, żeby tylko... to ogarnąć i tutaj wrócić. Więc tak. Dzień 20 starzec. W zatopionej wiosce spotkałem kalekiego starca. To jej jedyny żywy mieszkaniec. Błagał mnie, bym zniszczył gadające drzewo. Niszczenie mówiącego drzewa. Twierdzi, że najpierw muszę przedostać się do piwnicy znajdującej się obok drzewa. Tak znajdę jego korzenie, które muszą spalić. Według niego to jedyny sposób, by pozbyć się tej abominacji. Rada od ślepego, głuchego dziada bez nóg jest póki co jedynym tropem, jaki mam. To niewiele, ale już zdążyłem przywyknąć. Piwnicę pod drzewem. Odnalazłem piwnicę pod drzewem. Niestety jest kompletnie zalana. Nie zdołam przejść dalej, a wygląda na to, że jedyna droga prowadzi przez zatkany korytarz. Gadające drzewo. Natknąłem się na mówiące drzewo. Jego ogromne korzenie blokują mi drogę powrotną. Widziałem postacie, wrośnięte w jego korę i gałęzie. Jedna z nich próbowała mi coś przekazać, ale głosy innych zagłuszały ją. Butla z tlenem. Starzec poradził mi, bym udał się do słoni po butlę tlenową, która pozwoli mi przedostać się przez zalany korytarz piwnicy. Słonie mieszkają ponoć w południowej części Mokradeł. Więc tak, musimy ogarnąć mniej więcej, gdzie znajdziemy maskę tlenową. Bo to jest właśnie to najprawdopodobniej, czego szukamy tutaj. Czego mi jeszcze brakuje? Nie mamy w ogóle szmat. Lipa. Mega lipa, ale tak, w sumie nam to nie przeszkadza na daną chwilę. Bierzemy dechy, możemy troszeczkę paliwa też nalać do naszej krajzegi. To pewnie już nie ma? Nie ma. Te cztery paski możemy napełnić na spokojnie. I kochani, będę chciał... Kurde, no jeszcze jest w sumie dużo czasu. W sumie jest dużo czasu jeszcze. Chyba się przejdziemy jeszcze dookoła gdzieś. Może coś znajdziemy. No musimy naprawić ogólnie tą sprężarkę, ale właśnie, o co chodzi z tymi spłoniami? Wydaje mi się, że chodzi o taki kombinezon jak mają oni. O nie. Dużo tych cholernych... Cholernych, matko. Znów to się zrobiło nieprzyjemnie. Dużo tych macek tutaj jest, z tego co zauważyłem. Dobra, tak 17. Zawracamy. Tu nas nie było, czy byliśmy? Byliśmy chyba tutaj. I nic tu więcej, tak, byliśmy tu, nic tu więcej nie było. Dobra, ale ogólnie przejrzeliśmy. Następnego dzionka. Idziemy na południowy zachód znów. Znów ponownie. Ja to wszystko wziąłem. Jestem ciekaw, jak sobie poradzimy tym razem z tą nocką, która nas czeka w sumie. Że pigułek też już mamy mniej niż mieliśmy. Grzyby już wzięte. Ale my chyba jeszcze na północy nie byliśmy. Tak, bo tu jest ta abominacja, która nas nawalała. O, jakiś trupek. Jało, przyjrzyj się. Wokół ciała leżą setki martwych owadów, ale nie zdechły tutaj same. Ktoś starannie przygotował tę scenę. Na twarzy trupa wzdłuż nosa ktoś ułożył ogromną martwą stonogę. I co, cały czas...
Ja wywaliło. Martwy człowiek grzyb. Nie wiem po co mi to w sumie. Nie wziąłem tej pułapki? Czy wziąłem? Nie wziąłem. Rozbroimy sobie ją. Akurat dwa od złomu nam wleci. Tam są grzybki, których już nie potrzebujemy w żaden sposób. Dobra, i myślę, że już powoli możemy się wracać. Czy coś odkryliśmy? Nie odkryliśmy nic. Tu jest jeszcze trup. Poszukaj sidła. O, pięknie. Kurw. Tam jest cały czas ta abominacja. Jestem ciekaw, co ona tam robi. Co ona mi tam robi. Dobra, bierzemy sobie healing ze studni. I straszcie. Też się zrobiło czerwone. Także powoli możemy się już przygotowywać do nocy. Troszkę zwiedziliśmy. Fajnie było. Niestety z tym grzybem nic nie zrobimy. Z tym grzybkiem nic nie zrobimy. Mamy jeszcze rybkę. Ryba, 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 ryb. Ryby, 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 mniam. Ja takiego szukam, mrał. Ciekawe, czy ktoś to skojarzy. Wiadomo, że to wilka. O! Oszukałeś mnie, padlino. Zignorowałeś moją prośbę, a to ma swoją cenę. Jeśli chcesz odzyskać swoje rzeczy, przyjdź do starego tartaku. Znajduje się w północnej krawędzi mokradeł. Nie myśl sobie, że możesz robić, co ci się żywnie podoba. To kurwa mój las. Nie widziałem tej kartki. W niedzielę palmową. Nie widziałem tej kartki. Oszukałeś mnie, padlino, zignorowałeś moją prośbę, a to ma swoją cenę. Jeśli chcesz odzyskać swoje rzeczy, przyjdź do starego tartaku. Znajduje się w północnej krawędzi mokradeł. Czyli tu, gdzie szliśmy. Ale co on nam zabrał w sumie? Bo ja nie widzę. Niezbyt mnie to ruszyło, powiem szczerze, więc nie wiem, czy ja chcę do niego iść. On ma ewidentnie jakiś kompleks dziwny. Na żwirkę. Dobra, myślę, że teraz starczy. Nadal sporo złomu mamy. Nie wiem, serio, nie mam pojęcia, co on zabrał, ale to stąd te buty. Kurwa, naprawdę? Ale ze mnie pała. Muszę pomyśleć mniej oczywiście tego wszystkiego. Dobra, 18:28. Wiecie co, weźmy szybko benzynkę. Dolejmy, na wszelki wypadek dolejmy. Nic nas to nie będzie kosztować, a będziemy mieć na pewno czystszą głowę. Czystszą głowę. No spokojniejszą głowę, nie czystszą. Boże. 18:42, dobra. Powoli już możemy to robić. Mam jeszcze jakieś? Nie mam żadnych. Więc tak, możemy na pewno sobie to ogarnąć. No nie, no nie, no po prostu kurde, no nie. Pyk. Otwieramy. Wycie wilków, czyli będą piesy, piesełki. Barykada. Wiecie co, ja bym sobie jeszcze zrobił jedne sidła, gdyby nie daj Boże. Jednak coś tu próbowało nam wejść od tej strony. Gdyby jednak, to mamy jak się bronić. Łopata, latarka. Pilsy na razie mi są niepotrzebne. O, i w takim właśnie zestawie sobie tu zostajemy. Pilsy możemy użyć w razie czego nawet stąd. Dobra, mamy nockę. Mamy nockę i czekamy. Boli mnie troszeczkę to, że nie możemy tej gry zapisywać w każdej chwili, bo wiecie, ja ostatnio nagrywam pojedyncze odcinki tak o godzinie 20, bo gram w editingę, no stop, kurde, go cisnę. Nie wiem, ta gra jest strasznie uzależniająca. Niby nie ma co już teraz robić, bo tam jest robić co w sumie, bo właśnie tam sobie zmieniałem miejsce bazy i tak dalej. No ale to jest taka gra chilloutowa w sumie, gdzie mam właśnie ten serwer, gdzie jest PvP włączony od danej godziny i w sumie poza tym jest taki luz,
że idzie się zrelaksować po prostu. I tak sobie pykam ostatnio, bo jestem właśnie chory. No już troszeczkę chyba mi przechodzi powoli, powoli, powoli. Ale nadal nie czuję się tak, jak powinienem się czuć. Coś chodzi chyba. Ale tym się... Którym się robił? Tabem? Nie. Jest. Jezus, to jest. Kto zaatakuje, to jest w dupie. Ku było. Dobra, użyjmy kameleona. Nie wiem, czy ten kameleon już działa? Działa. Chyba go trochę za wcześnie. Pod pułapkę. Tego za szybko chyba użyłem. Tak, ja miałem kameleona włączonego. Człowiek biegacz. W sumie trzeba pamiętać, że są te umiejki. Nie wiem, czy też nie wpadł w pułapkę drugą. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale przed chwilą była godzina 24.00. Gra nie obczaiła, że jak jest 23.59, to już ma zerować. Nie wiem właśnie, czy ta gierka nie jest robiona w Unity. Kurde, wiecie co? Ja ogólnie na... Czy ogólnie ja program... Teraz na pewno wpadł w pułapkę. Ja ogólnie programuję w C-Sharpie, w JavaScriptie, w C++ i tak dalej. Nie jestem jakimś tam zawodowym tym programistą, więc żeby nie było. Jestem raczej elektroinformatykiem. Czyli ogólne sprzęty elektroniczne bez problemu naprawię. Rezystory, kondensatory, tranzystory, ohmy, napięcia, natężenie prądu i tak dalej, no nie jest mi obce. Szczęście chyba tutaj się to nie porusza. Przestań. Ale chciałbym ogólnie, czy ja ogólnie mam dosyć spore doświadczenie z Unity. I tak się zastanawiam, czy by właśnie na jakiś special 1000 na przykład subskrypcji nie zrobić wam jakiejś gierki, w którą moglibyśmy pograć sobie na przykład na jakimś streamie. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły, jaka miałaby to być gra, oczywiście to nie ma być jakaś gra zaawansowana, chyba wpadł w pułapkę. Wiadomo, to nie będzie jakaś na pewno gra zaawansowana, aczkolwiek w jakimś multiplayerku z chęcią bym coś wam takiego zrobił. Oczywiście wszystko darmowe i tak dalej. Jestem ciekaw, czy bylibyście zainteresowani właśnie czymś takim. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani, piszcie w komentarzach, piszcie na jaki temat mogłaby być właśnie taka gierka, bo w sumie mamy 200 subskrypcji, a do 800 jeszcze sporo... Kurwa. Ile tego dziadostwa tu jest? Po prostu niewyobrażalne. To jest po prostu niewyobrażalne, ile tego dziadostwa tutaj było. Ile tego dziadostwa tutaj było, to jest po prostu... przegięcie. To jest po prostu przegięcie. Au! Co za pieprzone krzesło! Dzień 21. Ty cholero! Krzesło zrobiło mnie w bambuko.
Ja byłem pewny, że to już jest zepsute. Tutaj widzę, że walnęło. Może i byśmy zostawili to? Dobra, tu Jezu, je pułapek. Raz, dwa. Tam z jedną zepsutą tu trzy. 4, 5, 6, 7 pułapek poszło w cholerę. Od groma. Od groma pułapek poszło. Naprawdę od groma. Ciekawe, czy ich się da zaatakować. Dobra, rozbierzmy to. Będzie się łatwiej wchodzić. Naprawdę wrogów było dzisiaj od cholery. Od cholery wrogów. Czego my tu nie potrzebujemy? To możemy sprzedać. Rybkę możemy sprzedać. To zostawmy sobie. Jeden pistolet możemy sprzedać oczywiście. Pigułki, drewno, drewno, drewno. Tego nie potrzebujemy w tej chwili już. Dobra, sprzedajmy mu te grzyby, bo te grzyby marnieją. Gniją, mamy plus 90. Pistolet jest za 200, ryby są za 50. No to pistolet ich sprzedajemy oczywiście. Mam 906. Oczywiście kupujemy tak, standardową magazynek małego kalibru. Złom kupuję cały, żeby nie było. Myślę, że ostrze siekiery, tylko czy my możemy cokolwiek z tej siekiery w tej chwili zrobić? To jest pytanie za milion punktów. Magazynek rurowy. Ciekawe, czy ten magazynek rurowy jest... Jest tylko magazynek chyba. O, amunicja śrutowa, dobra. Weźmy sobie to. Weźmy sobie to. Butla gazowa, to nam jest niepotrzebne. Ogarnijmy sobie mniej więcej jeszcze, co my tutaj mamy rajczego do sprzedaży. I czy ta amunicja teraz dla ciebie będzie dobra? Dobra jest, tylko no jedna sztuka za 200 to tak... To tak bym powiedział, trochę lipa. To tak trochę lipa. Dobra, możemy to trzymać na zaś. Możemy to trzymać na zaś. Gdyby już naprawdę była totalna lipa, to będziemy próbowali to ogarniać. Dobra, musimy tak czy inaczej ulepszyć warsztat, więc nie wiem, czy jest sens... Czy jest sens w tej chwili kupowania tamtego. Deski mamy, 20 desek, 22 nawet. Plus to więcej, 32. No myślę, że nam to starczy wszystko, dobra. Idziemy sobie w stronę zachodzącego słońca. Nie no, bez jaj. Idziemy na złomowisko. Żeby szybciej tam dotrzeć, Jezu, ja się cały czas mylę. Włączymy sobie biegacza. Lecimy staminki, więc zapierdzielamy. Biegnij! Run, Forest, run! Zawsze to troszeczkę szybciej. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tu. Do wilka może pójdziemy jutro? To tego od cholery tu ubiliśmy. Tego dziadostwa my naprawdę ubiliśmy od cholery. O, skrzynia. Poszukana. Biomek grzybowy. Raczej nie dla nas w tej chwili. Szukamy wysypiska. Wysypisko, gdzie jesteś? Wielkie jezioro, czyli to jest na zachód. Czyli teraz na zachód gdzieś. Coś słyszę. Coś słyszę, niedobrze, coś słyszę. Obawiam się, że tu znów będzie H. O, czekajcie. Przedmioty.
Przedmioty, przedmioty, zniszczony obraz, kupon loterii, notatka. Złom, jakieś ubrania dobrej jakości. Zniszczona siekiera, puste butelki. Teraz sprężarka, szukamy F. F i E. F, E. To jest H. No chyba i tak musimy tam iść. Kurde. F i E. To jest D jak dupa? F i E. Jeszcze. Chodź tu. O, ile złomu i benzynki. F i E, F i E, F i E. Rupiecie? Bez oznacznika? Czyżby? Kurde, dużo rupieci. No nie widzę tu żadnego oznacznika, szczerze powiedziawszy. E, jest. Dobierzemy i jeszcze jest sprawie czego. Funeczka. Bierzemy wszystko stąd. Au, 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 au. Nie widzę cię, spokojnie. Jest pudełko z narzędziami. A nie, to nam nie było potrzebne. Kurde. No to lipa. Lary, jakieś złomy. Dobra, bierzemy to. Teraz F szukamy, prawda? F. Już nie ma nic. Bardziej tu musimy się skupić. Ile staminy, żreta woda. I teraz pytanie, rupiecie są tu, jest D. W D było... Czyli jeżeli to jest D... To jest D. Tam nie może być D. To nie może być D w takim razie. Co to jest? G? To może być G? Czyli to jest tu, koło D. Tak, to jest G. Jakkolwiek brzydkie to G, to jest G, już wiem. Pokapowałem się, spokojnie. Pokapowałem się. Zostamina. To jest tu. Tu musi być sprężarka. Jest, części kompresora. Mamy to. Mamy jeszcze na jedno wykopanie. Czerwona siekiera, trochę narzędzi. I FE wzięliśmy, części do broni palnej, trochę przednego złomu. Sidła, dużo gwoździ i desek. Może byśmy sobie H wzięli? H jest tu przy wyjściu. Od razu zaliczymy wieżę radiową.
Prawda? Dobrze pamiętam. Czekajcie. Gdzie to było B? Trochę przydatnego złomu, chyba że... Dobra, weźmy to. B. Trochę przydatnego złomu. No, jestem ciekaw, co to może być. Nie było to, co chciałem, no ale trudno. Dlaczego mamy jeszcze cokolwiek do zwiedzania? Wilkę? Dobrze widzę. No w końcu dziękuję bardzo, że przestało padać. Na sam kurde koniec odcinka. Chodź tu gnoju. Leż. Leż, burek, powiedziałem. Tam, gdzie nie muszę, tam nie używam broni palnej. No ale wiadomo... Jakie zagrzybione wszystko. Ty co? Spróbuj sobie krzyk. Nie działa to na niego chyba. Nie działa to na niego. Olał sprawę totalnie. Nie mamy miejsca na złom. Oh no! Tutaj możemy latarkę sobie zresetować. Będzie od razu jedna bateria mniej. Tak, tak, dobra. No złom to ja biorę. Złomik to ja biorę. Pamiętam, że to wielkie monstrum. Ciało, przyjrzyj się. Całe ciało porośnięte jest korzeniami. Z ust trupa wystaje martwa jaszczurka. Sądząc po wypchanych policzkach i szyi, w gardle znajduje się ich więcej. Gdzie to dziadostwo tu jest? Ile tego dziadostwa tu jest? Ciało. Ten nieszczęśnik prawdopodobnie umarł z głodu. Okej. No nie, jest jaszczurka. Przeładowałeś, baranie! Ja pierdolę! Nie wierzę! Wszystko poszło w chuj. Prawie. Ja jebie! Czemu ty nie przeładowałeś? Co tobie się stało, że ty nie przeładowałeś? Ty gnoju, baranie, bałwanie! Dobra, naprawmy to. Ja pierdzielę. Przyjrzyj się. Z pomocą tej sprężarki mogę napełnić puste butle tlenowe. Świetnie. To kurwa, czemu umarłeś i czemu nie użyłeś jebanej amunicji? Ty durniu! Wkładaj to. O, ale jestem zły. To jest głupia śmierć. Naprawdę głupia śmierć. Mega głupia śmierć. Bo nasz kurwa tutaj kolega nie potrafi przeładować. Jeżeli tam będzie magazynek, to się wkurzę. Biegacza już mamy. Kurde no. Jestem zły. Naprawdę zły, bo to było głupie. To była głupia śmierć.
Jezu, jeszcze przez tą wodę się będziemy, kurde, przeciskać. Wiem, że powinienem kończyć odcinek, ale przynajmniej odzyskamy te nasze przedmioty. Dopiero wtedy zakończymy odcinek. No, trudno będzie co najwyżej dłuższy. Trudno to dla mnie, bo trochę dłużej będę musiał spędzić czasu przy renderingu. Dla was to może i lepiej. Utracony ekwipunek. Kurwa! To było tak głupie. Tak nas gra zrobiła w bambuko totalnie. Umarł. Umarł. Łapka, rozbrajamy. Nie wiem, po co mi to mięso, skoro już mamy full. Tam jest ten kurwa bałwan. Jezu, nie lubię, jak gra mi robi takiego surprise'a. Naprawdę nienawidzę. Nie wiem, czy on przestał robić reloada. Nie zauważyłem, spanikowałem. Wyszło jak wyszło. I wyszło jak wyszło. Okazja, jak jesteśmy już koło złomowiska. Jakbyśmy sobie bardziej to przeszukali jeszcze? Właśnie, kiedy było? 3 minuty temu. No właśnie, i to jest problem. To jest problem właśnie tej gry. A. To być wybranie dobrej jakości. Zobaczymy, co to było. Materiał, dużo materiału, który w sumie kupiliśmy. Nie, spadaj. Zostaw mnie. Weź teraz co znajdź. Już chyba trochę się nawet nauczyłem walczyć z tymi gałganami, wiecie? Jeszcze na południe bardziej. Jezu, jak ja wrócę po tym 16:07. Nie zdążę, ale jak umrę, to przynajmniej umrę gdzieś w okolicy. Gdzieś niżej jeszcze? Gdzie żeśmy umarli? Gdzieś tu, tak jest. Chodź teraz, gnoju. No oczywiście magazynek był, tylko nasza postać przestała go reloadować, świetnie. Dobra, nie, no musimy wracać, 1632 to już nie są żarty. Mieliśmy zrobić jeszcze dzisiaj wieżę, ale niestety. Jakiegoś kuta fixa, który wyskoczył z wody i zrobił się nieśmiertelny, niestety nie udało nam się tego zrobić. Mamy wytrych? Mamy jeszcze wytrych, to zróbmy sobie tą skrzynkę przy okazji. Lockpick, amunicji trochę, tabletek. Jestem zły na maksa. 33 już jest, kurde. Masa. Wiedziałem. Musiałem to zrobić, bo... Musiałem to zrobić, bo byłaby lipa. Ale żebym sobie kurwa drogę wybrał, co? Jak mnie chuj strzeli. Dwa pociski psu w dupę. Drewno, trochę gwoździ, ale niestety drewna nie wzięliśmy. Dobra, tutaj już tego nie będziemy ruszać. 1928, nie zdążymy do chałupy, nie ma opcji. Jeżeli zdążymy, to naprawdę na fuksie. Ale nie zrobimy zbytnio przygotowań na nockę, a tego się właśnie obawiam.
miał jeszcze jakieś tapsy, to może byśmy pobiegli z bardziej regenerowalną energią, ale no niestety. Ile wszystko posprzedawał. Tapsów nie ma, nie ma. I już kilka minut cennych psu. Tyłek znów. Biegnij, 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 biegnij! Jak tu ciemno. Ale tu ciemnica. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, harmonogram, jak i resztę macie oczywiście w opisie filmu. Macie wszystko w opisie filmu. Kurwa! Nie mam czasu na to. Wiem, marnowanie ammo, ale na pewno nie mam na to czasu. Gdzie ja jestem? Wiem, że musisz wrócić do kryjówki. Ich na północ trzeba iść. Gubiłem się! Pewnie. Bo mam za dużo czasu. Człowiek koń! No szarp się, szarp się, szarp się, szarp się, szarp się, szarp się. Już? Jezu, jest, jesteśmy w chałupie. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Jeszcze raz to mówię, wiem, wiem. Ale przygotowanie zrobimy już w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej, hej.